Na czym polega prawdziwa miłość? Witam bardzo serdecznie w piątek, 22 maja. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które na dzień dzisiejszy wyznaczone jest z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, 20 wiersz. Gdy syn jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Na czym polega prawdziwa miłość? Prawdziwa miłość polega na tym, że osoba, którą się kocha, jest dla nas tak bardzo ważna, tak istotna, że jesteśmy w stanie dla niej poświęcić wszystko. O takiej właśnie miłości mówi nam nasz dzisiejszy tekst. Osoba, która nie zna kontekstu, osoba, która nie zna Biblii, kiedy wysłucha tego fragmentu Ewangelii, na pewno zastanowi się, cóż w tym fragmencie jest takiego szczególnego. Przecież zawsze jest tak, że kiedy dziecko wraca gdzieś z dalekiej podróży, to rodzice bardzo się cieszą. Przytulają, całują, okazują swoją miłość. Tu jednak sytuacja jest inna. Osoba, która została w ten sposób przez ojca przywitana, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z naszego ludzkiego punktu widzenia, na takie przywitanie nie zasługiwała. Syn ten poprosił ojca o to, aby oddał mu część majątku. Kiedy Jezus opowiadał o tej historii, zdawał sobie sprawę z tego, że przecież słuchają go ludzie, którzy doskonale znają prawo żydowskie. Znają doskonale żydowską tradycję. Nie wolno było sprzedawać dobytku, sprzedawać majątku, który odziedziczyło się po swoich ojcach. Ten syn przyszedł do ojca i prosił, aby ten sprzedał majątek i część, która mu się należy, żeby tę część mu oddał. Ojciec na pewno zrobił to z ciężkim sercem, ale tak bardzo kochał swojego syna, że zrobił to. Sprzedał majątek, oddał tę część, która należy się synowi i ten zabrał pieniądze i poszedł do miasta. Tam wszystko stracił, wszystko przehulał. I kiedy był już na dnie, kiedy pasł świnie, kiedy przymierał głodem, kiedy był brudny, obdarty, nieszczęśliwy, kiedy nie widział już przed sobą sensu życia, wtedy przypomniało mu się, że jest przecież ktoś, kto bardzo go kocha. Jego ojciec. Ojciec, który na pewno, kiedy do niego wróci i powie, że nie jest godny być jego synem, ale prosi go o to, błaga go o to, żeby ten przyjął go jako nawet tego najniższego ze swoich sług, to ojciec na pewno mu nie odmówi. Wrócił do domu. I tutaj, kiedy właśnie wracał, kiedy był widoczny na widnokręgu, ojciec go rozpoznał. I co zrobił? Pobiegł mu na spotkanie. Złapał go za szyję. Wycałował go. Nie powiedział mu, synu, a nie mówiłem? Nie powiedział ani jednego słowa. Bo ten gest, który wykonał, mówił wszystko. Pokazywał, jak bardzo kocha swojego syna. Kiedy my popatrzymy na swoje własne życie i zastanowimy się nad tym, czy i my w podobny sposób nie postępujemy w stosunku do naszego ojca. Przecież daje nam bardzo wielki majątek w postaci naszych zdolności, w postaci naszych umiejętności, w postaci tego wspaniałego, pięknego świata, który nas otacza. Czy my czasami nie postępujemy tak właśnie jak ten syn? Bierzemy wszystko łapczywie, uważamy to za swoje i idziemy z tym w świat. Co z tym robimy? Czy nie bywa tak, że poprzez nasze błędy lądujemy gdzieś na samym dnie? A wtedy, kiedy nie widzimy tego sensu życia, czy pamiętamy o tym, że i my mamy dobrego, kochającego ojca, który nas przyjmie bez względu na to, kim byliśmy? Kiedy będziemy żałować tego, co zrobiliśmy? Kiedy będziemy błagać go o litość, o to, aby przyjął nas jako nawet te najmniejsze ze sług? On powie tak samo jak temu synowi. Nie,
Jesteś moim synem, jesteś moją córką. Kocham Cię i chcę dla Ciebie jak najlepiej. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest z nami zawsze, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Jeżeli jesteśmy w biedzie, przyjmie nas. Ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli jesteśmy pełni radości, szczęścia, zadowolenia, kiedy odnieśliśmy sukces, wtedy też jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi i powinniśmy Mu być za to wdzięczni. Pamiętajmy o tym, że jest Bóg, ten, który nas kocha, ten, który chce nam błogosławić i za to błogosławieństwo bądźmy wdzięczni każdego dnia. Życzę wszystkim właśnie takiego błogosławieństwa, radości i wszystkiego tego, co sprawia, że nasze myśli kierują się w stronę tego, który jest naszym kochającym Ojcem. Amen.